W szkole nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, dlaczego masz takie same błędy, co twój kolega z ławki obok? Proszę panią, bo mamy taką samą nauczycielkę. Mamusiu, dzieciaki w szkole śmieją się ze mnie, że dużo jem. Synku, nie przejmuj się nimi, ale jedz szybciej zupkę, bo mi wanna potrzebna. Pani pyta Jasia. Jasiu, jakiego znasz największego lenia? A kim jest leń? To taka osoba, która nic nie robi, tylko stoi i się patrzy, jak inni pracują. A, to moja nauczycielka od matematyki. Siedzi Jasi Małgosia na ławce. Jaś namiętnie obmacuje jej plecy. Jasiu, co ty robisz? Szukam piersi. No przecież są z przodu. Tam już szukałem. Facet łowi ryby nad rzeką. Podchodzi do niego jakiś gość i pyta. Widział pan taką ładną kobietę z dużym biustem ubraną w mini spódniczkę? Tak, widziałem, ale już jej nie ma. Dziękuję, biegnę, może ją dogonię. Nie sądzę, dziś nurt rzeki jest bardzo mocny. Facet żył na bezludnej wyspie ze świnią i psem. Po 2 latach poczuł zew natury. Postanowił, że dobierze się do świnki. Ale nie mógł tego zrobić, bo ciągle pies go gryzł w nogę. Rzucał patyk daleko, aby pies pobiegł po niego, ale pies był taki szybki, że to nic nie dawało. Pewnego dnia, idąc sobie z psem i świnką po plaży, zobaczył, że ktoś się topi. Popłynął do tej osoby i ją uratował. Okazało się, że to piękna blondynka ze świetną figurą. Kobieta mówi do faceta. Uratowałeś mnie, zrobię co zechcesz. Facet myśli chwilę i mówi. Weź tego psa i idź z nim na spacer.